kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym, ale tym razem ze sklepem Naked. Zaraz Wam pokażę, jaką ogromną pakę zamówiłam. Tych ciuchów jest multum i muszę Wam powiedzieć, że zawartość tej paczki to jest na jakoś 3000 zł, ale ja wprawdzie wydałam 1500, a chyba jakoś drugie 1500 zaoszczędziłam, ponieważ dużo rzeczy kupiłam na tym jakby Naked Outlet, czyli ciuchy, które są na wyprzedaży. Pokażę Wam tą pakę. Ja się otworzyłam, ale po raz pierwszy w życiu zamówiłam tak dużo ciuchów na raz. Zazwyczaj robię zamówienie z dwóch sklepów, rozdzielam to, tą kwotę, a tym razem postanowiłam, że zrobię takie ogromne zamówienie z Naked, ponieważ jeszcze tego sklepu nie było na moim kanale, a lubię robić zakupy również w tym sklepie. Więc już bez zbędnego gadania zapraszam Was, kochani, do oglądania, a jeśli jesteście tu nowi, zachęcam Was do subskrypcji oraz jeśli Wam się będzie podobał filmik, to łapeczki w górę. To pokazywanie zaczniemy sobie od właśnie tych jeansów oraz tej bluzeczki. Jeansy mają mega super kolor. Ładnie się układają, jedynie są na mnie tutaj trochę, jak widzicie, za duże, ale to można jakiś pasek i będzie w porządku. Nogawki są one, nogawki są rozszerzane oraz są zakończone, tak, są takie poszczępione. Bardzo mi się to podoba, ten efekt. Z tyłu prezentują one się tak. Mi się wydaje, że naprawdę super leżą. Do jakichś butów na obcasie czy coś będą zarąbiście wyglądały. Stan jest taki trochę wyższy. I do tego właśnie kupiłam sobie taką bluzeczkę. Moim zdaniem trochę tak średnio leży. W takim odcieniu fioletu. Jak widzicie, ona jest tak zakładana przez głowę. Tutaj nie ma żadnego zapięcia ani nic. Dekolt moim zdaniem jest ładny. Ładnie wygląda. Taka fajna stylizacja. Taka luźna, ale taka nie nudna. Z butami na obcasie albo do jakichś fajnych butów sportowych. Fajnie będzie mi się wydawało, to wyglądało. Muszę się tak ten, żeby Wam bardziej opowiadać, to muszę się właśnie przyglądać. Spodnie są wygodne, ja mam rozmiar chyba 36. Jedynie co, no to one mi tu odstają, ale to nic. Bo można paseczek i mi to jakoś nie przeszkadza. Fajne są. Jak widzicie, one się tak prezentują. Moim zdaniem w porządku. Więc przechodzimy dalej, bo naprawdę trochę jest tych ciuchów. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, jest to oto ta marynarka. Moim zdaniem jest ona naprawdę sztos, super. Jak ktoś chce na przykład do biura się ubrać i wyglądać stylowo, to moim zdaniem jest to strzał w dziesiątkę. Przez te rękawy ona właśnie, te rękawy dodają jej takiego smaku, że coś się tu dzieje. I dzięki temu paskowi, tutaj, który nam podkreśla pięknie talię, nie robimy się takie beczki w tej marynarce, bo jakby jeszcze tutaj było szeroko i tu szeroko, no to moim zdaniem by było za dużo. I fajnie właśnie to się komponuje razem, ten pasek, podkreślenie talii oraz te szerokie rękawy. Coś się tutaj właśnie ciekawego dzieje. Stylizacja robi się od razu modniejsza, fajniejsza, ciekawsza. No, moim zdaniem fajna jest ta marynarka i ja już na nią wcześniej polowałam, jak ona jeszcze była w regularnej cenie, ale ja ją kupiłam teraz właśnie w promocji. Nie pamiętam za ile, dlatego ja zawsze wstawiam rozmiar oraz cenę gdzieś tutaj na górze albo na dole, no nie wiem, gdziekolwiek, ale na pewno będzie, no moim zdaniem fajnie wygląda. Już mam w głowie stylizację do tej marynarki.
Jak jesteście ciekawi, no to proszę wbijać na mojego Instagrama, na pewno się pojawi albo już się pojawiło zdjęcie stylizacją w tej marynarce. Tak się prezentuje z tyłu ta marynarka. Nie, moim zdaniem te rękawy robią tutaj robotę w tej marynarce, że naprawdę ona jest sztosikiem. I co jeszcze chciałabym wam powiedzieć, to że ona jest zapinana na guziki, ale na te zatrzaski. No tutaj macie, że te guziki są takie na zatrzaski. Tak się prezentuje bez paska. No i widzicie, bez paska jak to wygląda już nie tak ciekawie jak z paskiem. Moim zdaniem 100 razy lepiej z paskiem wygląda. Przechodzimy dalej. Okej, kolejną bluzeczką jest oto ta czarna bluzeczka. Bardziej bym to nazwała crop top, ponieważ nawet nie sięga mi do pępka. Jest ona, jak widzicie, na jedno ramię. Materiał jest przyjemny. Jest on taki jakby sweterek i bluza, coś w tym stylu. Zwykły czarny crop top na jedno ramię. Jak widzicie, trochę jest inaczej wycięty, nie tak po prostu, tylko jakoś tutaj i potem idzie tak po ukosie. Ja sobie to chcę ubrać ze spodniami, które mają wyższy stan, nie tak jak te. Mi się wydaje, że to będzie o wiele lepiej wyglądało, a sobie zamówiłam dwie takie bluzki, tylko jedna jest tańsza i druga jest, nie wiem, 2 euro czy droższa i chcę zobaczyć, w której się lepiej czuję, to tamtą zostawię. To przechodzimy dalej. Kolejna bluzeczka, jest to również bluzeczka na jedno ramię, ale w kolorze białym. Jest to z pozoru właśnie zwykła bluzka, ale z tyłu jest ona naprawdę piękna. Moim zdaniem ona podkreśla tak ładnie nam plecy. Tak to wygląda subtelnie. Mi się to podoba, ten efekt z tyłu. Ta biżuteria, taka, ten dodatek tutaj. Wiecie co? Jak ją zamawiałam, to taka byłam... nie do końca przekonana, ale muszę wam powiedzieć, że ładnie to wygląda. Z przodu zwykła, ale z tyłu coś się jednak dzieje. Kolejnymi spodniami, które sobie zakupiłam, są to mom jeans w kolorze żółtym, ale bardzo takim jaśniutkim, takim piaskowym. Ale no niestety, no te to już są na mnie trochę za dużo, za duże. Fajnie wyglądają, no ale tu w pasie są na mnie trochę za duże. I ja mam do tego, zaraz wam pokażę, taką kurtkę sobie zamówiłam jako stylizację. I oto to jest ta skórzana kurteczka. Jest ona bardzo taka mięciusia. Prezentuje się tak. Ja sobie zaplanowałam, że właśnie stworzę taką żółtą stylizację, ponieważ teraz mamy dużo deszczowych dni i takich ponurych, lato w tym roku nie jest ładne i chciałam, żeby tak w ten ponury dzień dodać sobie sama koloru. I do tego zamówiłam również takie okulary. Jeszcze siebie w nich nie widziałam, więc nie wiem, jak wyglądam. No, ale myślałam o takiej stylizacji. Te spodnie są niestety na mnie za duże, ale mam jeszcze jedne spodnie żółte, więc bym je ubrała z tymi, co ja mam, bo no, one mi zlatują i się czuję niekomfortowo. Ale co wy sądzicie o tej stylizacji? Wyobraźcie sobie ją z innymi spodniami. Ta kurtka też jest moim zdaniem w porządku, ładna. Okulary, nie wiem, czy one są krzywe, czy ja mam. Jestem jakaś krzywa, nos mam krzywy. Nie wiem, dajcie mi znać. Bo mi się wydaje, no, jakoś krzywo strasznie. No. No zobaczcie, że ta strona idzie wyżej, a ta niżej. Krzywe, nie? Tak. No, ale tak o, się prezentuje i przechodzimy dalej, bo naprawdę jest dużo ciuchów jeszcze. Kolejnymi spodniami, jakimi sobie zakupiłam, są to oto te jeansy. Te już są naprawdę długie.
ja już się przymierzałam do obcasów i one się kończą tak na połowie obcasa u mnie i wygląda to super, naprawdę robi to piękny efekt. I jeszcze zamówiłam sobie oto taką czarną, zwykłą bluzeczkę. Z przodu nic się nie dzieje, ale z tyłu jest piękne wycięcie na plecy. Z pozoru prosta stylizacja, ale ubierzecie buty na obcasie, jakieś dodatki, torebka czy coś. I moim zdaniem stylizacja sztosik. Kolejna bluzeczka. Jest to też również taka z pozoru zwykła, ale przez to, że tutaj mamy odkryte ciało i zaraz się zaczyna rękaw, staje się ona ciekawsza. Jak ją wyciągnęłam, myślałam, że to jest zwykła bluzka, ale ją ubrałam i patrzy się, że tutaj właśnie mamy tak odkryte i od razu stylizacja robi się ciekawsza przez taki mały detal. Podoba mi się ta bluzka. Jak ją wyciągałam, to mówię, kurde, do odesłania, co ja zamówiłam, co jest zwykłego. A to jednak jest takie fajne. Podoba mi się to. Taka zwykła czarna bluzeczka, ale z odkrytym jednym ramieniem i potem zaczyna się z powrotem długi rękaw. Jak wam się podoba? Mi się ona podoba. I nie była ona droga, z tego co pamiętam. Wszystko będzie jak zawsze podlinkowane na dole, przynajmniej się postaram. Przechodzimy dalej. Okej, kolejna rzecz, są to body. Są one dosyć po boku, dosyć bardzo wycięte, jak widzicie. Wydaje mi się, że ona jest trochę na mnie tutaj za luźna, że ona powinna być bardziej taka opięta, bo czuję, że no trochę tak niekomfortowo, ale wiecie co, tak mi się z boku to węgla podoba, jak to się prezentuje. Ale żeby to zostawić, to nie. Tak, na zdjęciach super, ale do zostawienia to tak ja jakoś jestem nieprzekonana. Za bardzo mi tutaj wszystko lata. Ale tak to fajnie, co wy na to? Ładnie się prezentuje, ale raczej jej nie zostawię. Ponieważ jest tutaj na mnie za luźna. A moim zdaniem tutaj ona powinna być bardziej opięta. Kolejnymi rzeczami, jakie sobie zakupiłam, są to oto te eleganckie spodnie. Jak widzicie, są one mega szerokie, ale ja uwielbiam taki krój spodni i do tego zakupiłam sobie taką czarną bluzeczkę. To jest ta druga, o której wam mówiłam, która ma głęboko wycięte plecy, ale ta znowuż ma tutaj sznureczek, który się wiąże na górze i z boku ma takie ściągacze. Podoba mi się to, ten efekt. Jak widzicie, z przodu wydaje się z pozoru zwykła stylizacja czarna, ale odwracacie się i moim zdaniem te plecy robią naprawdę robotę tej stylizacji. Podoba mi się. Do obcasów fajnie. I dodatki jakieś i jest stylizacja super. Taka moim zdaniem, która przyciągnie uwagę. Kolejną rzeczą jest to oto koszula, która jest cała przezroczysta i musicie ubrać coś pod spód, tak jak na przykład w moim przypadku ja ubrałam sobie taki crop top i sobie to zestylizowałam właśnie z tymi eleganckimi, szerokimi spodniami i wyobraźcie sobie do tego dodatki, torebka, szpilki, no, robi furorkę ta stylizacja. Tylko ten materiał jest tutaj, gdzie są te szwy, to mnie kuje mega. A jak ja wam wspominałam, obojętnie co, tylko nie kucie. Ale tak o, moim zdaniem super ona wygląda. Fajna stylizacja i na święta, i do biura jak ktoś pracuje. No, fajnie. A wy co myślicie? Tutaj widzicie, ona jest poszerzana. Ja wiem, że ja za dużo nie opowiadam o tych ciuchach ani nic, ale ja nagrywam to tak jak mi się podoba i ja nie lubię jak ktoś dużo mówi, jedynie czy jesteś wygodny czy nie, i dla mnie jest najważniejsze to jak ty się prezentuje, żeby obejrzeć na kimś ciuchy, niż słuchanie o tym jak one wyglądają, bo sama je widzę, tak jak wy teraz widzicie. I co ja mam więcej wam opowiadać? No i podoba mi się to, jak to wygląda. Dajcie mi znać, czy wam się też tak podoba, jak mi.
kolejnymi czarnymi spodniami, jakie sobie zakupiłam, są to oto takie proste na kant spodnie. One są takie zapinane nie na guzik, tylko na taki suwak. Z tyłu prezentują się one tak. Są one na mnie trochę za duże tutaj, ale nie jako żeby mi spadały czy coś, nie jest to jakieś niewygodne. I kolejną rzeczą, jaką sobie zakupiłam, jest to oto ta czarna bluzeczka. Jest ona również przezroczysta, ma bardzo ciekawe rękawki. Ma tutaj powszywane gumki, jak i również tutaj. Zwykła czarna bluzeczka, dziewczęca. Prezentuje ona się tak. Spodnie są mega wygodne, ale wydaje mi się, że to jest taki materiał, do którego będzie się wszystko przyklejało. No i kochani, dobiegliśmy do końca. Wydawało mi się, że będzie to trwało i trwało, ale jakoś szybko zleciało. Inne hole nieraz mi się jakoś tak ciągnęły. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało z mojego zamówienia oraz, że będziemy widzieć się w kolejnym filmie. I zostawicie znak po sobie, łapeczkę w górę, subskrypcję i kochani, żegnam już się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!